Nadchodzi koniec szkolenia, kiedy Andrzej i Mikołaj razem z nami pracowali. 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 Razem z nami. A dzisiaj nadszedł czas na ostateczny test. Kurwa, jaki krzyż, co dojebałeś na drogę. Mikołaj właśnie zaczyna drugą. Mikołaj zaczyna drugą konkurencję. I teraz wchodzi w scysję. A ten kolor, który tu masz, to jest jaki? Blond. Blond, czyli numerek będzie jaki tak około? Chłopaki mają dzisiaj egzamin. Wypadałoby zobaczyć, w jakim stanie zostawili wczoraj sprzęt. I może trochę utrudnić im pierwsze zadanie egzaminacyjne. Jaki brzydki włos, nieporządek na stanowisku. Myj zarąbana tłuszczem. Lustro zarąbane. No cóż, trzeba tu będzie doczyścić wszystko. Woda. No wody nie ma, ale już trzeba było wyleć tą dezynfekcję, no. O, Mikołaj ładnie wylał dezynfekcję. Tu jest ładnie na górze. Na górze górna półka jest ładnie, okej. Okay. Nie ma źle. Kosze niepowyrzucane. Chłopcy, zanim rozpoczniecie robotę, trzeba ogarnąć stanowiska, wyciągnąć pranie, poskładać, bo nie będziecie mieli na czym pracować. Przygotowane stanowiska czekają, modele też czekają. No to hyc, ja ustawiam stoper i jedziemy. Koniec, 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 koniec. Zamieniamy się stanowiskami. Szybka wymiana informacji, kto co robi, kto co ma do zrobienia. I jak tam, Mikołaj, dużo zostało do roboty po Andrzeju? Nie, Andrzej to jest generalnie bardzo dobry chłopak. Przede wszystkim jest szybki, tylko nie wiem, czy solidny. A ty, Andrzej, masz dużo roboty tutaj. Linia zera się tu dopiero tworzy. No tutaj tworzymy linię zera, bo Mikołaj się skupił na cięciu góry, więc zrobił dokładną górę, tak żebym ja to... A dobrze dociął? Tak, włosy z tego co sprawdzałem są dobrze docięte, tylko tak naprawdę mam wykończenie fryzury do końca modela. No to lecimy dalej. Mikołaj, a jakby twój model chciał rozjaśnić włosy i zrobić sobie na biało, to jest to do zrobienia? Jest to do zrobienia. Tak? Tak, jest to do zrobienia. A jaki tu mamy poziom blondu? Zaawansowany. Andrzej, jakbyśmy u ciebie chcieli zrobić biały, to się da czy się nie da? Z tak ciemnych włosów niestety się nie da. Prędzej byśmy mogli je zniszczyć, a szkoda tak młodych włosów. Musielibyśmy długo je rozjaśniać kilka razy, żeby tak naprawdę ten ciemny kolor wyeliminować. Dokładnie i tak. Wtedy moglibyśmy ewentualnie użyć jeszcze farby bądź takiego pigmentu, który je daje taką poświatę siwego, a nie tak naprawdę blondu. No ale szkoda niszczyć włosy, bo naprawdę z tak ciemnego koloru ciężko jest wyjść do jasnego. A jakbyśmy chcieli z nich zrobić czarne, damy radę? Tak, przyciemnić możemy bez problemu. Kwestia tylko doboru koloru ciemnego, jaki byśmy chcieli uzyskać. Wos, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Tak długo to jeszcze może potrwać. Chłopcy wyrobili się w czasie, teraz przygotowują stanowiska do
kolejnej konkurencji, czyli Irek na dwa baty. Mikołaj zaczyna drugą konkurencję i teraz wchodzi w scysję i lecimy. Musimy pójść. Irek, jak się czujesz po masażu głowy? Ładnie jeszcze, fajnie, ta muzyka jeszcze, cool, gra to. Tylko trochę kurwa światło za mocno, blendują. Andrzej światło zgadza. Nie, no tak, kurwa, te co my są, kurwa, go, klient, go. Klient nasz pan. Go, go. Klient nasz pan. Go, go. Dochodzi drugi zawodnik, ubiera rękawiczki i zaraz ja będą mam, razem. Kiedyś, 15 minut do końca, czas chyba zacząć robić fejda i musicie go robić w dwóch. Pięć minut, już jeden z modeli czeka na was. No to teraz znaczy czas na, jeszcze zanim odepniecie modela, posiadźcie. I czas na ocenę dokładną w lustrze, Irek. A ty zobacz, Andrzej, za uszami. Mikołaj, jeszcze ostatnie ślify, ostatnie poprawki. Jak się robiło w dwóch? Dziwnie. Dziwnie. Taka zmiana, nagle miejsc. Ale fajnie, bo przynajmniej można sobie schematy pracy wypracować. I współpracę, i no. Współpracę, no. Będzie dobre. Jest dobre, chłopcy! To teraz czekaj, bo zrobimy mały, szybki konkurs. Mikołaj trenuje pewien sport. I teraz A, to jest Aikido, B, Enduro, C, szachę na czas. Macie 5 sekund na odpowiedź. To jest Enduro. A co to kurwa jest Enduro? A co to jest enduro? No to jest generalnie takie kolarstwo grawitacyjne. Jazda rowerem po górach, z górki głównie, bo pod górę nie lubimy wjeżdżać, lubimy zjeżdżać. Czyli masz górala i to jest sport. Jeżdżę góralem, to jest sport. Dobra, i teraz Andrzej. Powiedzcie mi, moi drodzy, na kogo wam wygląda Andrzej, czy on w przeszłości był sprzedawcą kebabów, baletmistrzem czy żołnierzem gromu? 5 sekund na odpowiedź. Andrzeju. Żołnierzek jednostek specjalnych, zgadliście. I tam trochę pojeździłeś po świecie, jakie kraje pozwiedzałeś, powiedz mi? Wszędzie, gdzie były polskie kontyngenty wojskowe. Czyli tamte misje pokojowe? Tak, pokojowe, stabilizacyjne, bojowe. W Kosowie też byłem, tak. I ile składasz i rozkładasz kołacha? Było 40 sekund niecałe. To, co twoją pasją jest? Moją pasją jest fejt. Fejt jest twoją pasją. Jest moją pasją od 3 tygodni. Szybki fejt. A co powiesz o cięciu długich włosów? Co powiem o cięciu długich włosów? Bardzo, bardzo fajny sport. Andrzej, a co ty powiesz o kontach, sekcjach, separacjach i długościach, które sobie odkładaliśmy tak ładnie? Coś pięknego. Nie wiedziałem, że jest tyle geometrii w prostym cięciu, w prostym czyżeniu, w prostym wyciąganiu włosów. I tak naprawdę to było największe zaskoczenie, jak można to wszystko zrobić, zachowując proste rzeczy, pilnując kątów, pilnując geometrii, właśnie pilnując symetrii.
i jak ważne jest to, żeby te włosy po prostu dobrze wydzielić. Przy okazji, uwierzcie mi, kręcenie trwałej to jest zajebista rzecz i podziwiam Sabinę, która mnie tego uczyła. Jest to po prostu coś pięknego. I Andrzej powiedział taką fajną rzecz, że już nigdy nie powie kobiecie, że za dużo wydała u fryzjera. To jest w ogóle ewenement. Wszystkie kobiety tego świata, naprawdę teraz już wiem, co to jest dla was pójście do fryzjera i spędzenie tam tyle czasu. Już wiem czemu, bo fryzjer musi to 3 godziny wyciągać i dzielić i separować. No to pytam cię, czy każdy może zostać barberem? Ja uważam tak, że nawet w 3 tygodnie to małpę wyszkolisz, żeby człowieka obcięła. Tylko pytanie, czy zrobi to dobrze, nie? Więc no, trzeba sobie odpowiedzieć. No zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Jeżeli nie umiesz nawet złożyć szafki z IKEA, to lepiej tego nie rób, nie? Co było dla ciebie najtrudniejsze w tym szkoleniu? Przełamanie się do pracy z modelami, bo teoria dnia pierwszego była okej, ale drugiego dnia zamiast po prostu nas niańczyć, rzucili nas na głęboką wodę. Kilka pokazowych ruchów i każdy musiał sobie tak naprawdę radzić, bo wiemy dobrze, że wszystko się da naprawić, wszystko da się wyciągnąć. Trzeba się po prostu nie bać i przełamać do tego, żeby zacząć pracować z klientem i z maszynką. Właśnie chciałem zapytać, gdzie cię będzie można znaleźć, ale to piwnica to jest jedna z opcji? Piwnica to jest jedna z opcji, a jeżeli nie, no to na pewno w salonie. A jakim, to jest jeszcze pod konsultacją, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Słuchajcie, barberzy z Bydgoszczy, kto da więcej, kto da więcej. A ciebie gdzie będzie można znaleźć? W Katowicach, w Magic Barber, zapraszam wszystkich, zapisujcie się do Wilka na Booksy. Czyli niedaleko, słuchajcie, jakby tutaj brakło terminów, to do Andrzeja, do Katowic, bliziutko. To jest już taki czas, gdzie zawsze pod koniec 3 tygodni... Kurde, smutno, bo 3 tygodnie to już jest tyle czasu, że z kimś zbudujesz relacje. Co, co? Jak wypuszczanie pisklaków z gniazda. Dokładnie, jak wypuszczanie pisklaków, no i teraz już nadszedł... Nadszedł ten czas. Ja mogę ciągle naprawiać twoich błędów i nie będę świecił oczami na mieście. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek.